26 listopada 1869 roku urodził się w Krakowie Stanisław Estreicher, historyk prawa, bibliograf, publicysta, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodził z niezwykle zasłużonego dla polskiej nauki rodu Estreicherów. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i historię prawa niemieckiego w Berlinie. Od 1902 roku był profesorem UJ, trzykrotnie pełniąc funkcję dziekana Wydziału Prawa. W latach 1919-1921 był rektorem krakowskiej Alma Mater. Od 1912 roku był członkiem Akademii Umiejętności, później Polskiej Akademii Umiejętności. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się wyjątkowa fotografia przedstawiająca 18 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, członków Senatu Akademickiego z siedzącym w ozdobnym fotelu rektorem profesorem Stanisławem Kuczebą na czele. Stanisław Estreicher stoi trzeci z lewej strony. Zdjęcie wykonał znany krakowski fotograf Stanisław Mucha w roku 1932 lub 1933. Przypominając Stanisława Estreichera, trzeba wspomnieć, że pomagał ojcu w redagowaniu monumentalnego dzieła, jakim była Bibliografia Polska. Po śmierci Karola Józefa kontynuował jego dzieło samodzielnie, wydając 10 roczników. Estreicher miał szerokie zainteresowania, między innymi zajmował się organizacją Domu Jana Matejki, opiekował się krakowską IMKą. Wspólnie z Maciejem Ratajem opracował projekt ustawy o szkołach wyższych. Był publicystą krakowskiego czasu, gdzie pojawiały się jego artykuły poświęcone literaturze propagujące prądy młodopolskie. Pisał m.in. o Słowackim, Asnyku i Wyspiańskim, z którym przyjaźnił się w młodości. Stanisław Estreicher został aresztowany wraz z innymi profesorami krakowskich uczelni w ramach niemieckiej akcji Sonderaktion Krakau. Zmarł w obozie Sachsenhausen 28 grudnia 1939 roku.